Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o Pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Chory, który gorąco pragnie przyjść do zdrowia, stara się jak najusilniej unikać wszystkiego, co zdrowiu szkodzi. Boi się nadużywać najzdrowszych pokarmów i zastanawia się przy każdym kawałku, czy mu nie zaszkodzi. Tak samo i wy. Jeżeli szczerze pragniecie być wyleczeni ze smutnej choroby pychy i jeżeli wzdychacie rzeczywiście za kosztownym darem pokory, powinniście nieustannie czuwać nad tym, aby nic nie robić i nic nie mówić, co by jej było przeciwne. Dlatego trzeba, żebyście zawsze dobrze rozważali, czy to, co chcecie robić, jest zgodne z pokorą, czy jej przeciwne. Jeżeli zgodne, róbcie je z ochotą, a jeżeli przeciwne, odrzucajcie je jak najzupełniej. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota Książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.